Dzień dobry Państwu. Dziś jesteśmy w Cieszynie, gdzie trwa 25. edycja przeglądu filmowego Kino na Granicy. No jest to przegląd filmów polskich, czeskich, słowackich, węgierskich, ale do tego całego kotła międzykulturowego, międzynarodowego dodajmy szczyptę ziemi cieszyńskiej, bo jest z nami pani Katarzyna Dida-Hamela, pochodząca z Cieszyna, absolwentka szkoły muzycznej, tak? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa również. No właśnie, od tej szkoły muzycznej, Akademii Muzycznej w Warszawie chciałem zacząć, bo raczej jak myślimy o właśnie absolwentach takich uczelni, no to myślimy o muzykach grających w orkiestrach symfonicznych, muzykach, wokalistach, tak? A niekoniecznie, że absolwenci takich szkół też obierają ścieżkę rozwoju zawodowego w branży filmowej, tak? Skąd się u Pani wzięło takie zainteresowanie, taka fascynacja tym segmentem? Tak, ja w ogóle bardzo interesowałam się kinem jako takim i miałam tutaj niesamowitą możliwość, zresztą wczoraj swoim wszystkim przyjaciołom, z którymi tutaj w tej chwili spędzam czas przy okazji Kina na Granicy. Wspaniały klub dyskusyjny FAFIK. Bardzo wzruszająca była wczoraj dla mnie projekcja, kiedy na spotkaniu z autorami miałam przyjemność również w spotkaniu uczestniczyć. I najpierw siedziałam na miejscu, na którym spędziłam dziesiątki godzin. A potem miałam tę niezwykłą satysfakcję i naprawdę z ogromnym wzruszeniem stanąć przed widzami. Z drugiej strony, tak, korzenie moje, ja pochodzę z Cieszyna, czuję się cieszynianką, cieszynioczką, a rzeczywiście moje losy i takie właśnie zainteresowania absolutnie w stronę kina były sfokusowane bardzo wcześnie. Natomiast również ta możliwość edukacji w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia dała mi tę możliwość wystartowania w takim dosyć trudnym wyścigu o miejsce na Akademii Muzycznej na Wydziale Reżyserii Dźwięku. Taki wydział funkcjonuje od 70 lat. Niewielu studentów kończy ten wydział, ale właśnie tam ta możliwość jakby sfokusowania filmowego, ale w aspekcie muzycznym, dźwiękowym, no absolutnie umożliwiła mi wykonywanie dzisiaj zawodu filmowca. No właśnie, mówiła Pani o dyskusjach w klubie filmowym FAFIK. No i właśnie wydaje się, że to są takie kluby są dobrym miejscem do dyskusji o udźwiękowieniu filmu, no bo zazwyczaj w tych takim najbardziej mainstreamowym ujęciu kina, no rozmawiamy o grze aktorskiej, o reżyserii, o scenariuszu, o muzyce już trochę rzadziej, no ale udźwiękowienie, ono też potrafi w niebagatelny sposób przecież wpływać na odbiór filmu, tak? Absolutnie tak i wydaje się, że świadomość widza jest coraz większa w tym aspekcie. Absolutnie dźwięk dopełnia obraz. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że obraz to jest tylko wycinek rzeczywistości takiej, jaką twórca proponuje widzowi, prawda? To jest ten konkretny kadr. Natomiast dźwięk to jest to wszystko, co nas otacza. To, co chcielibyśmy usłyszeć, to, czego nie chcielibyśmy usłyszeć. Tak, to tak. Dźwięk jest jakby wszechobecny. I rzeczywiście jakby ta selekcja, ale też dobór innych dźwięków do filmu, również ustalanie pewnej ważności, hierarchii dźwięków, które mają dotrzeć do widza, oczywiście aspekt muzyczny jak najbardziej również. Suma tych wszystkich zdarzeń oczywiście dopełnia obraz i stanowi absolutnie spójną jego
część. No właśnie, wymieńmy może troszkę kilka takich filmów najgłośniejszych. U Pana Boga za piecem. Adaptacja gombrowiczowskiej pornografii. Chłopaki nie płaczą. Poranek kojota. E równa się MC kwadrat. Wałęsa, Człowiek z nadziei. Drogówka, Wołyń. To wszystko produkcje no, znanych twórców. Wojciech Smarzowski, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Olaf Ludoszenko. Tak. No proszę powiedzieć, proszę opowiedzieć troszkę o Pani pracy. Na czym polega produkcja dźwięku? W jaki sposób to wygląda? Czy można w ogóle mówić o czymś takim jak inspiracja tak, przy tym dziale? Absolutnie tak. Proces realizacji dźwięku filmowego przebiega dosyć długo. To jest taki etap, to jest taka droga. On dojrzewa, rozwija się i tak dalej, ale zaczyna się już na takim etapie preprodukcji. Czyli dosłownie, kiedy dostajemy scenariusz, możemy już zacząć myśleć o tym, jak zrealizować dźwięk i wyobrazić sobie, jak on miałby funkcjonować w tym gotowym, finalnym dziele. To jest taki etap przygotowania do zdjęć, długich rozmów, no przede wszystkim z reżyserem, z usłyszeniem jego wizji. On nad filmem często pracuje wiele, wiele lat. To się rodzi w jego głowie, w jego sercu. Reżyser dźwięku, czyli człowiek taki jak ja, dołącza się na pewnym etapie. Natomiast reżyser bardzo często ma już taką bardzo określoną wizję finalną dzieła. I jakby tutaj te wszystkie jego postulaty oczywiście staram się uwzględniać, więc jest to bardzo ciekawy proces, bardzo twórczy, bardzo też wyczerpujący miejscami. Nie, może dla Państwa ciekawostką będzie to, że na przykład proces zdjęciowy to jest około 2 miesięcy. Potem odbywa się taki etap montażu obrazy, w którym nie uczestniczymy, to znaczy jakby oczywiście wiemy, oglądamy układki pierwsze i tak dalej, ale nie dotyczy to takiego naszego zaangażowania wprost, jeśli idzie o realizację dźwięku. Natomiast po zakończeniu montażu obrazu to jest ten moment, w którym zaczynamy dokładnie przyglądać się dźwięku zrealizowanemu na planie. I również taka praca koncepcyjna dotycząca doboru różnych dźwięków, bo proszę też zauważyć, że realizacja dźwięku na planie, którą również się zajmuję, dotyczy w głównej mierze dobremu uchwyceniu oferty aktorskiej. Przede wszystkim w aspekcie dialogu, interpretacji szczegółów, niuansów oddechu, wstrzymania oddechu. To jest wszystko, to bardzo mnie interesuje na zdjęciach. Uchwycenie emocji bohatera i bardzo staram się podczas zdjęć maksymalnie wiele z tego planu wyciągnąć, nagrać. Ten materiał potem wchodzi do filmu i to jest taka żywa tkanka, ona podlega oczywiście bardzo wielu procesom oczyszczania tych dźwięków z przeróżnych szumów, zakłóceń towarzyszących właśnie tych dźwięków, których nie widać, a słychać. No tak, no bo tu trzeba oddzielić właśnie tą całą otoczkę, którą widzimy na ekranie, a często też przypadkowe pewnie. Tak, przypadkowe dźwięki. Które, ma Pani jakąś taką historię, w której było na przykład trudno, nie wiem, zagłuszyć jakiś efekt, który zupełnie nie był zależny od produkcji? Tak, oczywiście to się bardzo często zdarza, dlatego też i przed realizacją zdjęć odbywa się taki etap dokumentacji zdjęciowej. On polega na tym, że uczestniczymy również w oglądzie obiektów zdjęciowych, które się marzą reżyserowi, scenografowi, a które czasami ze względów dźwiękowych są uciążliwe, bo na przykład niedaleko jest lotnisko i samoloty będą startowały, my nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać. Czy piękny obiekt, który spełnia całkowicie marzenia i reżysera, i scenografa, a niestety w bliskości na przykład uciążliwej autostrady. Tak było właśnie w filmie Wołyń, gdzie no, to, co Państwo widzicie na ekranie, to wydaje się zupełnie odległy od cywilizacji rejon, lokalizacja, natomiast
To była lokalizacja niedaleko wielkiej autostrady, która była potwornie uciążliwa dla, już podczas etapu zdjęć. No to musi być duży wysiłek, żeby no, nie wiem, dźwięk startującego odrzutowca nawet z oddali, czy tam jakoś, to też potężna praca technologiczna, tak? No. Tak, no ale też jasno tutaj muszę Państwu powiedzieć, że nie wszystko daje się wyczyścić z takich dźwięków, które są niepożądane. Są filmy historyczne. Wspomniał Pan o filmie Wołyń. To jest film historyczny, w którym dźwięki współczesne po prostu nie zafunkcjonują. One tam nie mają racji bytu. To jest naprawdę wielki wysiłek jakby odtworzenia świata dźwiękowego w tamtym czasie, w tamtym miejscu, w odcięciu od dźwięków, które otaczają nas współcześnie. Mówiła Pani też o cieszyńskim kinie, w którym często Pani bywała. Tak. Odwiedza Pani często Cieszyn? Staram się, jak tylko to jest możliwe, w Cieszynie być. Połączenie, obecnie mieszkam w Warszawie i to połączenie jest w tej chwili na powrót bardzo dobre. Można przyjechać szybko samochodem i jak tylko mogę, to wracam. Tutaj są moje korzenie, tu jest moja rodzina. To są miejsca, które znam, to są moje zapachy, to jest wszystko, co kocham. No też Cieszyn był nie raz i nie dwa miejscem planu filmowego. Tak. I no też, nie wiem, czy na przykład przebywając Pani, no myślę, że Pani jako operatorka, reżyserka dźwięku zwraca uwagę na to, co jest wokół Pani. Czy Cieszyn inaczej brzmi niż Warszawa? Czy można zdecydowanie, tak? Zdecydowanie to. Każde miejsce, ale też i miasto Cieszyn jest takim miastem dźwiękowo delikatnym. Warszawa jest takim miastem bardzo inwazyjnym. To jest olbrzymia aglomeracja, bardzo duża ilość samochodów, olbrzymie skrzyżowania. To jest kompletnie inne miejsce. To w Cieszynie ma swój urok. Są miejsca, które są całkowicie oddalone od ulicy. Wieża Zamkowa, prawda, Wieża Piastowska, w ogóle cały ten kompleks wokół, no ja tam po prostu przesiedziałam na tych ławkach dziesiątki godzin, czekając na zajęcia w szkole muzycznej. To są takie miejsca, które zawsze będą mi bliskie. No tak. A mówiliśmy tutaj jeszcze o nazwiskach reżyserskich, czy któraś z tych, nie wiem, czy postaci najbardziej znanych, ale może też jakiś inny reżyser, który jeszcze nie jest aż tak rozpoznawalny, któraś z tych współprac Pani zapadła szczególnie w pamięć? Wszystkie są dla mnie ważne. Trudno mi rozróżnić to, co jest fascynujące w mojej pracy, to, że w każdym filmie spotykam się z inną osobowością artysty. Że pomysł na film jest odmienny, że jest taka cały czas, można powiedzieć, stoję przed nowym wyzwaniem. To jest niesamowicie fascynujące. I to jest bardzo ciekawe w tym zawodzie, że to nie jest produkcja butów, to znaczy to nie jest sztanca, którą przenosimy z filmu na film, nie da się tak. Jeżeli pyta mnie Pan o nazwiska twórców, każdy film naznaczony jest właśnie osobowością reżysera przede wszystkim. Mój zawód wiąże się z takim pewnym umiejętnością współpracy, to jest taka cecha bardzo ważna, dostrzeżenia tego potencjału filmu, ale też i odszukania pomysłu, czy ubrania pomysłu twórcy w dźwięki. Jakby spotkania tych naszych dwóch koncepcji. Ja przyznam, że też oglądając film taki świeżo zmontowany, jeszcze z takim brudnym dźwiękiem z planu, pociętym i tak dalej, mam już w głowie często takie dźwięki, które po prostu mam w swoich zasobach. I to są te dźwięki często przypadkowe, o których Pan wspomniał, które nagrałam podczas obecności na planie. One absolutnie nie były zaplanowane, a jednak udało mi się je nagrać i one są w mojej bibliotece i kiedy oglądam film, ja wiem, że ten dźwięk świetnie tu zafunkcjonuje. Taką miałam na przykład sytuację w filmie, który Pan wymienił, Chłopaki nie płaczą, zrealizowanym wiele lat temu. Kiedy podczas zdjęć w starej kamienicy na dźwięk klapsa, czyli zamykanego klapsa, to jest taki bardzo precyzyjny, ale głośny dźwięk, odzywał się pies mieszkający obok gdzieś w mieszkaniu.
I to był świetny, świetny dźwięk, który został wykorzystany w tym filmie. Ja poprosiłam ekipę, żebyśmy natychmiast się wyciszyli, nagrali tego psa i potem poprosiliśmy właściciela, żeby pies został wyprowadzony, bo po prostu nam przeszkadzał w zdjęciach. Ale ten dźwięk został wykorzystany w scenie, kiedy przychodzi znany bokser i pyta się, czy jest tu jakiś cwaniak. I otwierają się drzwi i tam się ożywia pies, który właśnie w taki sposób został nagrany. No właśnie, mówiła Pani o tych osobowościach, o artystach, reżyserach. No właśnie, bo jest często takie pojęcie, że gdy widzimy napisy końcowe, że to jest po prostu lista płac, ale to nie jest prawda, nie. Bo to jest lista artystów, szeregu artystów, którzy mają niebagatelny wpływ na to, co widzimy na ekranie. No i właśnie no, artyści też często pewnie mają pewne różnice charakteru i współpracując z tak różnymi osobowościami na stołku reżyserskim, musi być Pani chyba dosyć elastyczna. Tak, ta umiejętność współpracy jest niesamowicie ważna. W ogóle w każdym zawodzie takim, który polega na pracy zespołowej. To jest praca absolutnie zespołowa. Są soliści i jest ich wielu, ale oni też są bardzo otwarci na współpracę. No, po prostu specyfika tych zawodów filmowych wymaga takiej cechy. Wymaga takiej cechy umiejętności współpracy, ale jednocześnie realizacji swoich zamierzeń artystycznych, prawda? Bez takiego kompromisu, który byłby ze szkodą dla filmu. No to bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Miło było Panią zobaczyć w Cieszynie i życzymy no, coraz częstszych przyjazdów do Pani miasta. Moim i Państwa gościem Pani Katarzyna Dzida-Hamela. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, a Państwu życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy.